Moi drodzy, trochę nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Największy od lat maraton programu Spinning w Polsce odbywa się w Gliwicach, Arena Gliwice. I trochę nie mogę dowierzyć, że jestem częścią tego maratonu, że na tej scenie będę mógł poprowadzić swoją godzinę z gwiazdami Europy i w sumie świata. Trochę mi się to nie mieści, bo jeszcze niedawno jako uczestnik tego typu maratona z taką ilością ludzi brałem po prostu udział jako jeden z maniaków programu Spinning. Mega się cieszę z tego, że od 13 lat będąc instruktorem udaje się dojść do miejsca, w którym spełniają się moje marzenia. Moja godzina jest tak naprawdę właśnie o tym, jak podróż już przez życie powinna odbywać się od marzenia do marzenia i jak każdy jeden moment powinien nas cieszyć. Więc mam nadzieję, że tą godzinę trochę poznacie i że uczestnicy też będą mieli możliwość powalczenia o swoje najwyższe cele. Kiedyś wam na jednym vlogu mówiłem, że będę o tym chciał opowiedzieć. Czemu nie jeżdżę na trenażerze, a jeżdżę w programie spinning. I dlatego mam nadzieję, że to będzie świetna okazja do tego, żeby właśnie to zrobić i rozpocząć. Więc patrzcie, oglądajcie i mam nadzieję, że trochę was zarażę tym programem. Program Spinning to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy przychodzą do nas na zajęcia, ale też ludzie, którzy są wariatami, którzy potrafią spędzić na maratonie 6 godzin w siodle. Mimo tego, że program Spinning polega na kręceniu na stacjonarnym rowerze, to każdy instruktor, który prowadzi zajęcia, może do tego programu wnieść coś unikatowego, czyli swój charakter. Ta różnorodność sprawia, że program Spinning jest dla każdego i każdy znajdzie w nim coś swojego. Nigdy nie ukrywałem, że dla mnie program Spinning jest też niezwykle atrakcyjny ze względu na swoją kolarską charakterystykę, bo został stworzony przez kolarza dla kolarzy. Ogromnie się cieszymy, że zainteresowanie było tak ogromne i głęboko wierzymy w to, że program Spinning w Polsce będzie cały czas rósł, ale to oczywiście zależy bardzo mocno od was, od uczestników takich maratonów. Jeżeli materiał wam się podobał, bardzo was proszę, dzwoneczek, subskrypcja, tak żeby nie ominęły was następne materiały. A o programie Spinning jeszcze będę na kanale opowiadał, bo jest to ogromna część mojego życia i mojego przygotowania kolarskiego.